Świeży trop. Autor Michał Pawlik. Czyta Oskar Berezowski. W ciemności tylko jedna rzecz jest pewna. Ową rzeczą jest śmierć. Mrok pochłania człowieka dokładnie. Wpełza w niego pod pozorem możliwości, aby potem skrzywić jego umysł. Rozerwać sumienie, wypaczyć jego wolę. Ciemność, tak samo jak światło, jest jednak czymś nieodzownym. W każdym z nas znajdują się bowiem dwa wilki. Pierwszy z nich ma futro białe jak śnieg, drugi natomiast czarne jak atrament. Od naszych czynów zależy tylko, który z nich urośnie w siłę i pokona drugiego. Jadąc nowo zakupionym Mitsubishi, odtwarzałem w myślach ostatni wpis pamiętnika mojego chrzestnego, który otrzymałem kilka dni temu. Wuja pamiętam tylko przez pryzmat bardzo odległych wspomnień. Przepadł on jak kamień w wodną toń, kiedy byłem jeszcze 9-letnim brzdącem. Nikt nie potrafił wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Rodzice po tym, jak przez tydzień nie dawał nikomu znaku życia, zgłosili fakt jego zaginięcia na policję. Miesiące poszukiwań spełzły jednak na niczym. Po kilku miesiącach całą sprawę umorzono, a na przestrzeni lat mowa o wuju stała się rodzinnym tabu. Nie rozmawialiśmy na jego temat, próbując pogodzić się z jego odejściem. Taki stan rzeczy trwał do momentu, gdy otrzymałem paczkę od anonimowego nadawcy. Znajdował się w niej notes w twardej oprawie oraz liścik. Treść samego listu, spisanego czarnym atramentem, była bardzo krótka. Jeżeli chcesz poznać prawdę, zadzwoń o północy. Tuż obok krótkiej wiadomości widniał numer telefonu, którego nie miałem w liście własnych kontaktów. Przyglądając się dziennikowi, zauważyłem, że większość jego stronic była zrujnowana na wszelkie sposoby. To, co zawierały, musiało być dla kogoś ważne lub niewygodne. Wnioskując po kilku wyrwanych i zamazanych markerem kartkach, obstawiałbym raczej tę drugą możliwość. W całości czytelny ostał się wyłącznie ostatni wpis, który dość często krążył mi po głowie. Nie mam pojęcia, co on chciał przekazać komukolwiek tą zawiłą notką. Kiedy zadzwoniłem na podany numer przy pierwszej możliwej okazji, czyli przy okazji najbliższej północy od zajścia, nie dowiedziałem się niczego szczególnego. Nieznajomy rozmówca uświadomił mi, że zgłoszenie tego na policję nic nie da. Z jego tonu głosu wyczytałem również, że to mogło znacznie pogorszyć tę sytuację. Podał mi również dalszą instrukcję. Jedynym, co musiałem zrobić, żeby podążać tą ścieżką, było przyjechanie do Kalisza i puszczenie strzałki na ten sam numer. Tuż po usłyszeniu żądań, w mojej głowie rozgrywała się scena prosto z Matrixa, w której Morfeusz daje Neo wybór między niebieską i czerwoną tabletką. Wybór między pozostaniem w beztroskiej niewiedzy, a poznaniem prawdy. Decyzję o wzięciu czerwonej tabletki podjąłem tuż przed zmrokiem następnego dnia. Towarzyszyła temu pełna determinacji myśl. Czas sprawdzić, jak głęboka jest królicza nora. Od czasu rozmowy telefonicznej w środku nocy miałem wrażenie, jakby coś nade mną wisiało. Nieprzyjemne uczucie, które znaczyło sam nie wiem co. Trwało ono aż do tej pory. W życiu nie czułem się podobnie.
Byłem jednak pełen nadziei, że wyjaśnię rodzinną zagadkę raz na zawsze. Parkując Lancera nieopodal kaliskiego Parku Przyjaźni, sięgnąłem po smartfona w szarym etui. Wybrałem następnie numer nieznajomego informatora, by po chwili się rozłączyć. W tamtym momencie naszła mnie obawa. Co jeśli, próbując rozwikłać tajemnicę, sam też zniknę? Może to właśnie chciało mi powiedzieć to dziwne przeczucie, które rzucało cień na moje myśli. Do tej pory nie brałem tego nawet pod uwagę, ale teraz ta obawa uderzyła z nieprzewidzianą siłą. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jaki cel przyświeca mojemu rozmówcy. Z tego powodu powinienem zachować szczególną ostrożność, gdy dojdzie do naszego spotkania. Odgłos przychodzącego powiadomienia odwrócił moją uwagę od czarnych myśli. Odpowiedź na mój sygnał otrzymałem po niecałej minucie w formie krótkiej wiadomości zawierającej kolejne instrukcje. Przyjdź przed 19:00 w miejsce zegara słonecznego. Jest on ulokowany w parku miejskim niedaleko teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Oparłem się o fotel kierowcy. Cała ta zabawa w kotka i myszkę zaczynała mnie już powoli irytować. Byłem jednak zbyt blisko celu, aby teraz zrezygnować. Okazja poznania prawdy na temat zaginięcia bliskiej osoby mogła się już więcej nie powtórzyć. Jako że do spotkania pozostało sporo czasu, postanowiłem czas wolny przeznaczyć na drzemkę. Chyba anioł stróż mi podpowiadał, że tej nocy nie będzie mi dane prędko zasnąć. Siłując się z własnymi myślami, odpłynąłem w końcu do krainy snów. Klęczałem pośrodku okrągłego, wybrukowanego placu. Pobliskie otoczenie rozświetlały staroświeckie latarenki osadzone na metalowych słupach. Rozglądałem się w dezorientacji, czując, jak spowija mnie aura trzaskającego zimna. Moją skórę wmig opanowały drgawki i gęsia skórka. Omiatając wzrokiem lokację, w jakiej się znalazłem, dostrzegłem coś dziwnego. Po prawej stronie okręgu siedział spokojnie wilk o białej sierści, a naprzeciw niego siedział czarny wilk. Swobodę każdego z nich ograniczał stalowy łańcuch. Wstałem raptownie, szukając wzrokiem wyjścia z brukowanego kręgu. Kiedy tylko się poderwałem, wilczury zaczęły szarpać za swoje łańcuchy. Krótko po tym spostrzegłem, że swobodę moich manewrów zewsząd blokuje przewyższający mnie żywopłot. Okalał on cały placyk, dzieląc mnie od tego, co poza nim. Wzrokiem wróciłem do czarnego wilka. Jego okowy sprawiały wrażenie, jakby miały pęknąć przy jego następnym zrywie. Postanowiłem przebić się przez ścianę listowia. Wnet zderzyłem się z nią, ale przejście ich okazało się niemożliwe. Schowane pod pokrywą liści badyle wbiły mi się w zmarzniętą skórę. Tak jak przewidywałem, po kilku chwilach zwierzę zerwało się z łańcucha i runęło na mnie, kłapiąc zajadle zębiskami. Nie zdążyłem, pomyślałem, kiedy panika wpełzła mi pod czaszkę. Kiedy wilczur mnie dopadł, jego warczenie przeistoczyło się we wrzask dzwoniącego budzika. Oderwałem głowę od oparcia fotela, prawie uderzając czołem w kierownicę. Byłem mokry od potu. Serce dudniło mi w klatce piersiowej jak tamburyn. Oddychałem płytko, jakbym przed chwilą ukończył maraton. To na szczęście tylko koszmar. Westchnąłem. Drgającą wciąż dłonią sięgnąłem po leżący na drugim fotelu telefon. Rozbieganym wzrokiem spoglądałem to na ekran urządzenia,
to na stojące po lewej budynki. Zza różnobarwnej fasady niskich domków dostrzegałem oranżowe promyki, które nie chowały się jeszcze za warstwą chmur. Ołowiany blask chylącego się ku zachodowi słońca i późna godzina ponaglały, abym pędził na miejsce spotkania. Odpaliłem więc furę, która burknięciem oznajmiła mi gotowość do startu. Następnie wysunąłem się ostrożnie z zarzędu aut, by skierować się ku celowi mojej podróży. Przejazd do kolejnego punktu przebiegł mi całkiem sprawnie i przyjemnie w towarzystwie muzyki trans. Przed mostem prowadzącym do parku stanąłem w naprawdę krótkim czasie. Potrzebowałem już tylko przedostać się na drugi brzeg Prosny i odnaleźć zegar słoneczny, do którego wysłał mnie informator. Kierowany nawigacją podążałem skrajem ścieżki. Początkowo natknąłem się na kilku spacerowiczów, ale parę metrów dalej nie widziałem już żywej duszy. Wpędzało mnie to w dziwne poczucie osamotnienia. Szum liści kołyszących się na wietrze dodatkowo przyprawiał o uczucie niepokoju. Rozsądek kusił mnie, abym wrócił do samochodu i zapomniał o całej sprawie, ale ciekawość popychała coraz dalej. W końcu ujrzałem przed sobą konstrukcję zegara. Jego okrągła tarcza leżała na niewysokim postumencie, otoczona metalową barierką na planie koła. Oprócz specyficznej wskazówki, na płaszczyźnie zegara leżało coś jeszcze. Było to zawiniątko o podłużnym kształcie i spoczywająca pod nim koperta. Zbliżyłem się do zabytku, sądząc, że jest to coś związanego z anonimowym rozmówcą. Zabrałem oba te przedmioty z zegarowej tarczy, po czym pospiesznie, twardo i szybko stąpając po ziemi, wróciłem do samochodu. Tam też rozpakowałem oba znaleziska. Bynajmniej nie spodziewałem się złowieszczo zdobionego sztyletu z nieznanymi znakami na ostrzu. Dopiero teraz odczułem zimno, jakim emanowało dzierżone przeze mnie ostrze. W szoku odłożyłem obiekt na sąsiedni fotel, a zaraz potem pospiesznie odpieczętowałem kopertę, by poznać treść kolejnej wiadomości. Weź ze sobą sztylet i pod żadnym pozorem nie pokazuj go nikomu. Pilnuj go jak oka w głowie, bo od teraz jest twój. Pojedź teraz nad zalew, szale i zaparkuj samochód zaraz po przejechaniu tamy. Kiedy już to zrobisz, idź wzdłuż linii brzegowej. Szczerze, liczyłem na koniec mojego małego śledztwa. Cała ta sprawa z zaginięciem wuja robiła się coraz dziwniejsza. Na co mi ten nożyk z dziwnym grawerunkiem? To pytanie raz po raz zajmowało centrum moich rozmyślań, ale bezlitośnie spychałem je w niebyt. Zalew, nad który miałem jechać, znajdował się niedaleko, więc wsunąłem kartkę do kieszeni i ponownie odpaliłem brykę. Bez chwili zwłoki popędziłem do kolejnego punktu tej wędrówki. Nie miałem nastroju na słuchanie jakiejkolwiek muzyki. Dlatego też jechałem w ciszy. Zza szyb rzucałem wzrokiem na posępne budynki miasta i wszystko, co znajdowało się bezpośrednio przy ulicy. Zmierzałem wtedy ulicą nazywaną Nowym Światem, omijając gmach Wydziału Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Z mojej perspektywy cały budynek był molochem, w którego wnętrzu na pewno bym się zgubił. Z jego strukturą zespolona była sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej. Swym cudacznym kształtem odróżniała się od budynku uczelni. Wyglądało to trochę jakby architekt chciał wtopić czworokąt o wypukłych krawędziach w budynek zbudowany głównie z prostych figur geometrycznych. Dojechałem do ronda i objechałem je bez większych problemów. Z niego wjechałem na ulicę Częstochowską,
Stamtąd do celu miałem już rzut beretem. Pech chciał, że przejazd kolejowy począł się zamykać, kiedy byłem już blisko. Pociąg jeszcze nie nadjechał, mimo to, że minęło kilka minut. Wykorzystałem zatem tę dłużącą się chwilę oczekiwania na zbadanie tajemniczego sztyletu. Oręż z krótkim obusiecznym ostrzem, które pokrywały dziwne runy, opatrzony był niedużą taszką odgradzającą klingę od trzpienia rękojeści. Z taszki wyrastał krótki, falisty i jednostronny jelec. Natomiast na końcu przezroczystej rękojeści tkwił ostry i zagięty metalowy ząb. Połyskiwał on w świetle rzucanym przez przydrożne lampy. Nie wiedziałem czemu, ale sztylet w jakiś sposób wpadł mi w oko. Do tej pory nie pomyślałbym nawet, że nóż może być tak pięknie wykonany. Nie ma co, ktoś, kto ten sztylet wykonał, musiał się postarać. Wpatrywałem się w niego jak zaczarowany, dopóki szlaban nie zaczął się podnosić. Pospiesznie odłożyłem więc artefakt na siedzenie pasażera i przetoczyłem auto po kolejowej trakcji. Przejechawszy następnie małe rondo, mknąłem uliczką, na ile pozwalało ograniczenie prędkości. Metalowe latarnie przy drodze stały smętnie nad pustą szosą. Monotonia wzmogła u mnie refleksję nad tym, co się wydarzyło, przez co prawie przeoczyłem tamę zalewu. Gwałtownie wcisnąłem hamulec, zredukowałem bieg i skręciłem w lewo. Po słońcu została jedynie pomarańczowa łuna na horyzoncie, słabo przebijająca się przez ciemne chmury. Za to księżyc w pełni wkraczał nieśmiało na nieboskłon. Chociaż podziwianie tych wieczornych widoków było kuszące, nie dałem się im pochłonąć. Skupiony na jeździe minąłem sztucznie utworzoną groblę, po czym ostrożnie zjechałem z drogi na opustoszały parking. Kiedy zatrzymałem swój krążownik szos, sięgnąłem po zdobiony sztylet i wsunąłem go za pasek. Błyskawicznie wysiadłem z pojazdu, jakby fotel mnie już parzył. Zamykając drzwi popielatego lancera, nadal miałem nadzieję na rychły koniec tajemnic. Zarzuciłem na plecy pikowaną kurtkę i plecak, po czym ruszyłem pieszo wzdłuż brzegu. Leciutka bryza znad zalewu wpełzała cicho w korony drzew. Spoglądałem to w stronę brzegu i miniaturowych plaż, to na ścianę lasu po lewej stronie. Nie miałem pojęcia, jak długo miałem iść przed siebie celem poznania odpowiedzi na dręczącą mnie zagadkę. Czułem się, jakby nie było w tym miejscu nikogo poza mną. Zrobiło się już tak ciemno, że musiałem rozświetlać sobie drogę latarką. W normalnych okolicznościach nie pomyślałbym, by szlajać się wieczorem po lesie, podczas gdy pół godziny powolnego spaceru minęło jak z bicza strzelił. Pomysł o powrocie do auta przewijał się przez moje myśli coraz częściej. Mimo to szedłem dalej, błądząc myślami gdzie indziej. Czułem napierające znużenie wędrówką, więc zdecydowałem się zadzwonić pod podany w liście numer. Wysunąłem telefon z kieszeni, odblokowałem ekran i ponownie wybrałem połączenie z nieznanym odbiorcą. Powtarzający się dźwięk sygnału komunikował, że anonimowy rozmówca nie odbiera. Ponowiłem próbę, ale i tym razem bez odbioru. W myśl zasady do trzech razy sztuka próbowałem ostatni raz. Cierpliwie czekałem na odzew, ogarniając kotłującą się we mnie złość. Jednak rezultat ostatniego połączenia również był negatywny. Psia krew! Wycedziłem, dając upust niepohamowanego gniewu. W przekonaniu, że przyszedłem we wskazane miejsce na darmo, obróciłem się na pięcie o 180 stopni. Kiedy jednak uniosłem stopę, by ruszyć przed siebie, zza pleców usłyszałem czyjś
głos. Hejka! Niezwłocznie zawróciłem w stronę planowanego uprzednio marszu, przy czym cała sekwencja moich ruchów przypominała kiepskawy piruet początkującej baletnicy. Stanąłem jak wryty, gdy zobaczyłem właścicielkę uroczego i łagodnego głosu, również trzymającą w dłoni latarkę. Blondynka o zielonych niczym liście tęczówkach wystąpiła zza drzewa na wydeptaną ścieżkę. Dziewczyna na mój gust była niczego sobie. W oczy od razu rzucały się jej szczupła sylwetka, wąskie biodra i niezbyt duży biust. Czerwona koszula w kratę i krótkie dżinsowe spodenki, jakie miała na sobie, podkreślały jej smukłe kształty. Spod jej czaru wyrwało mnie wewnętrzne pytanie. My się znamy? Nieznajoma nie pozostawiła mi dużo czasu na analizę zaistniałej sytuacji. Też lubisz wieczorne spacery po lesie? Niby proste pytanie. Zaskoczyło mnie jak grom z jasnego nieba. Wyjawienie prawdy przypadkowej osobie zupełnie nie wchodziło w grę. Musiałem zmyślić coś na prędce. Wtedy przypomniałem sobie o aparacie, który dostałem na 18 urodziny i który akurat miałem w plecaku. Uwielbiam robić zdjęcia krajobrazów. Pracuję później nad nimi w programie graficznym. Słyszałem, że jest tu pięknie o zmierzchu, więc spakowałem aparat i przyjechałem. Mówiąc to, wyciągnąłem z plecaka sprzęt i potrząsnąłem nim lekko. Nieznajoma pokiwała głową z uznaniem i odparła. Niecodzienne, ale imponujące hobby. Czy mogłabym się przyłączyć? Nie uśmiechało mi się zostawać nad zalewem ani chwili dłużej. Musiałem jednak wypić to piwo, jakie w końcu sam sobie naważyłem. Nie mam nic do stracenia. Zrobię kilka fotografii i grzecznie się zmyję, pomyślałem, po czym odpowiedziałem, najgrzeczniej jak potrafiłem. Jeśli się przy tym poznamy, to nie widzę przeciwwskazań. Jasne, mam na imię Lidia. A ty? Odrzekła, odbijając pytanie w moją stronę. Przedstawiłem się bez zastanowienia. Staś jestem. Po krótkim i niezręcznym zapoznaniu wkręciliśmy się w całkiem miłą rozmowę. Uczucie niepokoju oraz zainteresowanie rodzinną tajemnicą odeszły w zapomnienie. Coraz bardziej pochłaniał mnie dialog z napotkaną dziewczyną. Kiedy księżyc nieśmiało wkraczał na nieboskłon, a zmęczone słońce coraz bardziej chowało się za linią horyzontu. Niedługo potem przystanęliśmy przy krótkim odcinku plaży, aby zrobić kilka zdjęć. Usiadłem na trawiastym wzgórku, rozstawiłem obie latarki i wyciągnąłem przed siebie aparat. Wpatrywałem się w jego ekranik, konfigurując ustawienia. Kiepsko orientowałem się w zaawansowanym interfejsie urządzenia, bo dawno go nie używałem. Dziewczyna usiadła przy mnie, przyglądając się moim poczynaniom. Spędziliśmy w ciszy krótką chwilę, aż Lidia zapytała, całkowicie gasząc moje skupienie. Może zrobiłbyś mi zdjęcie na tym tle? Nie widziałem w tej prośbie nic nadzwyczajnego, więc aprobująco pokiwałem głową. Wtedy poderwała się z ziemi i energicznie wyskoczyła przed obiektyw. Wstałem na równe nogi, chcąc złapać jak najlepsze ujęcie. Dziewczyna przebierała w pozach, jakby wnet stała się matą Harry. Nie mogła się na żadną zdecydować. Natomiast ja wcale się tym nie przejmowałem, a z zainteresowaniem wodziłem wzrokiem zza aparatu po jej zgrabnych nogach i kuszącym biuście. W końcu spostrzegłem, że stanęła w poprzek. Uniosła nogę, uginając ją w kolanie. Ręce schowała za plecami, wypinając piersi do przodu. Jej długie, falowane włosy muskał wiatr, unosząc je lekko do góry. Na twarzy dziewczyny pojawił się uwodzicielski uśmieszek. Kiedy swoje zielone oczy skierowała w obiektyw, uznałem to za idealny moment na zrobienie zdjęcia i zakomunikowałem z niemałą satysfakcją.
O, nie ruszaj się. Ta poza jest świetna. Będę cykał fotkę. Jak zapowiedziałem, tak też zrobiłem. A moja modelka nawet przy tym nie drgnęła. Błysnął flash, a z urządzenia wybrzmiało. Pojedyncze piknięcie. Powtórzyłem zabieg jeszcze kilka razy z innych pozycji. Kiedy skończyłem sesję, dziewczyna zbliżyła się do mnie z błyskiem ekscytacji w oku. Jak tam fotki? Zapytała. Spojrzałem jej głęboko w oczy, zwlekając odpowiedzią. Po prostu nie mogłem oderwać od niej wzroku. W jednej chwili oprzytomniałem. Kliknąłem ikonkę galerii i przechyliłem ekranik tak, by mogła zobaczyć zapisane obrazy. Kiedy przyglądała się ujęciom z pozbawioną emocji twarzą, uderzyła mnie obawa o ich jakość lub jakiś inny popełniony przeze mnie błąd. W moim umyśle rozgrywał się najgorszy z możliwych scenariuszy, gdy nagle uśmiech powrócił na jej twarz. Piękne są, dziękuję. Pełna wdzięczności zarzuciła mi ramiona na barki i przytuliła się do mnie. Ręce opadły mi z wrażenia, ale momentalnie stwierdziłem, że powinienem odwzajemnić ten gest. Gdy z czułością objąłem ją w pasie, oparła swój podbródek na moim lewym barku. Nieco się zdziwiłem, że naruszyła moją przestrzeń osobistą, ale nie miałem nic przeciwko. W pewien sposób uznałem to za miłe i urocze. Czułem też, że z naszego spotkania mogło w przyszłości wyniknąć coś więcej. Ba, chciałem, żeby tak było. Kiedy zupełnie oddałem się romantycznemu nastrojowi, powietrze koło mojego ucha przeciął głośny świst, a z oddali dało się słyszeć huk. Jej chwyt nagle zelżał, a ja instynktownie wyskoczyłem z jej objęcia. Nie miałem pojęcia, co się stało. Wypuściłem z dłoni aparat, który legł bezgłośnie na trawiastej szczecinie. Rozejrzałem się wokół, szukając źródła dźwięku. Szybko wróciłem wzrokiem do Lidii. Twardo trzymała się na nogach. Na szyi miała dziurę, z której spływał ciekły karmazyn. Zdawało mi się, że ta w trakcie kolejnych sekund się zmniejszała. Wrażenie nie było złudne. Otrzymana przez dziewczynę rana w wyniku postrzału całkowicie się zasklepiła. Z jej rozchylonych warg wyłoniły się dwa kły. Były znacznie dłuższe niż ludzkie. Moje spojrzenie spełzło niżej, skupiając się na dłoniach nieznajomej. Paznokcie dziewczyny samoistnie się wydłużyły. W jakiś sposób małe, drobne paznokcie przeobraziły się w iglaste szpony. Nagle od strony lasu rozbłysły światła skwierczących flar. Przyprawiło to naszą dwójkę o dezorientację. Co jest, kurwa? Moje myśli aż wrzasnęły, a ona syknęła w złości na źródło rażących promieni i skoczyła w moją stronę. Nie zdążyłem zareagować w żaden sposób. Z pozoru delikatna dziewczyna musiała mieć w sobie niemałe pokłady siły. Wjeżdżałem nogami w powietrzu, próbując się oswobodzić. Z trudem łapałem oddech i zaczęło mi ciemnieć przed oczami. Kiedy z leśnej głębi wybrzmiał znajomy głos. Nie możemy mieć go na sumieniu, strzelaj! Na to wezwanie z oddali odpowiedział kolejny strzał, który przeszył przedramię Lidii. Dziewczyna pod wpływem bólu wypuściła mnie z uścisku i zapiszczała przeciągle. Ten pisk przypominał jednoczesny płacz i krzyk dziesiątek, a nawet setek kobiet w różnym wieku. Upadłem na plecy. Chcąc jak najszybciej oddalić się od potworzycy, przeczołgałem się w tył. To, co niedawno było miłą i sympatyczną dziewczyną, teraz szczerzyło na mnie zęby w potwornym uśmiechu. Nie minęła nawet minuta, a przygwoździła moje ciało do gruntu, odchylając głowę na bok. Jak szalony, zawzięcie szamotałem się na wszystkie strony, byle tylko mnie puściła. Poczwara była jednak zbyt silna. W międzyczasie nastąpiły jeszcze dwa głośne wystrzały, które wstrząsnęły moim zmysłem słuchu.
Jednak maszkara zdawała się je ignorować. Kątem oka widziałem, jak jej długie kły zbliżają się do mojej szyi. Biegnij, ta suka zaraz go wyście. Po skórze przebiegł mi dreszcz, a czoło zalał zimny pot. Nie mogłem zrozumieć, co się wokół dzieje. Czułem się jak wyjęta z wody ryba, która podryguje, próbując wrócić do akwenu. W tym momencie nie mogłem pogodzić się z przykrym faktem, że śmierć puka do moich drzwi. W ostatniej chwili przypomniałem sobie o sztylecie. Przypomniałem sobie o tym. Niestety, za późno. Potwór zdążył wbić kły w moją szyję. Czując, jak ta potworność osusza mnie z życiodajnego płynu, ująłem szklaną rękojeść broni białej i sztywno wyciągnąłem zdobione ostrze z zapasa. Życie uciekało ze mnie z każdą chwilą zwłoki. Gwałtownym ruchem wbiłem oręż między jej żebra. Wtedy odskoczyła jak oparzona. Spojrzała na wbity w jej ciało oręż, a ja złapałem się za szyję, mocno uciskając miejsce ugryzienia. Wściekły syk istoty dobiegł moich uszu. To cię nie uratuje, chłoptasiu, powiedziała z obrzydzeniem, wyjmując ostrze ze świeżej rany. Bezwiednie upuściła sztylet, kierując się w moją stronę, gdy nagle jakiś nieznajomy typ zastąpił jej drogę. Zdawało mi się, że tuż za nim ciągnął się zygzak czarnego dymu. Mężczyzna machnął ręką, jakby chciał uderzyć Lidię zewnętrzną stroną dłoni. Jego cios okazał się jednak chybiony, gdy potworzyca błyskawicznie uskoczyła w tył. Parę sekund później przestrzeń między nieznajomym i nieznaną istotą rozświetliła gęsta zapora iskier. Nieznajomy zdążył zasłonić oczy, co uchroniło go przed niechybnym oślepieniem. Ona jednak nie spodziewała się tego. Po świetlistej kanonadzie przed oczami miałem przez chwilę powidok licznych iskierek. Kiedy wampirzyca próbowała się otrząsnąć, strzelec na skraju lasu wykorzystał jej nieuwagę i oddał celny strzał. Głowa dziewczyny gwałtownie odchyliła się, ciągnąc za sobą jej całe ciało. To, co właśnie miałem okazję ujrzeć, było pokręcone i nierealne. Długo zbierałem się w sobie, by uczynić cokolwiek, ale nie zdołałem zdobyć się na choćby najmniejszy ruch. Trząsłem się jak osika. Człowiek, który uratował mi skórę, stanął nade mną. Wyciągnął do mnie okrytą bandażem dłoń, a ja spojrzałem z przerażeniem na jego twarz. Jedyne, co zobaczyłem, było tylko maską przypominającą kruczy dziób. W głowie miałem nieznośny mętlik, gdy z pomocą tajemniczego jegomościa wstałem na równe nogi. Kiedy się pozbierałem, wręczył mi do ręki sztylet i odparł: staraj się go więcej nie gubić. Dzięki tym słowom doznałem olśnienia. Przypomniałem sobie przyczynę tych wszystkich wydarzeń. Od tamtej chwili zdecydowałem się postawić wszystko na jedną kartę. Łowca odsunął moją dłoń od ugryzienia na szyi i zaczął je opatrywać. Nieco się wzdrygnąłem, ale szybko dał mi do zrozumienia, że nie chce wyrządzić mi żadnej krzywdy, a jedynie pomóc. Zanim zdążyłem zadać swoje pytanie, ten zapewnił mnie ze spokojem: nic ci nie będzie. Jeśli zaczniesz przemieniać się w wampira, podamy ci specjalne serum. Dziękuję. Zaraz. Czy to z tobą rozmawiałem przez telefon? Co to za chora akcja z tym czymś? Gdzie jest mój wujek chrzestny? Powoli, młody. Tak, to ze mną rozmawiałeś. Chciałem, abyś doświadczył trochę codzienności swojego stryja. Pech chciał, że ta lafirynda znalazła cię prędzej niż my, powiedział, łapiąc mnie ostrożnie za ramię.
Krótko po tym nałożył maść na moją ranę i obwiązał ją bandażem. Światła flar zwolna gasły, a za plecami usłyszałem szelest i cichy trzask gałęzi. Ten, kto właśnie wyszedł z ukrycia, rzucił entuzjastycznie. – Aj, po robocie, panowie! Grosza dajcie wiedźminowi! I tak dalej, i tak dalej. Błyskawicznie się odwróciłem i przyjrzałem podśpiewującemu strzelcowi. Zmierzyłem go od stóp do głów. Twarz zakrywała mu drewniana maska, przypominająca oblicze uśmiechniętego niedźwiedzia. Nieznajomy miał na sobie czarne poncho z kapturem, które w znacznej mierze obejmowało resztę jego ubioru. Stając w lekkim rozkroku, oparł karabin SSG-08 o swój bark. Dostrzegłem też rękojeść miecza przytwierdzonego do jego pleców. Korzystając z ciszy, wymierzyłem nieznajomym pytanie. Kim wy w ogóle jesteście? Na mnie mówią Kinai, a ten obok to Balti. Ten drugi pokręcił tylko głową z dezaprobatą i mruknął pod nosem z niezadowoleniem. Kinai przyznał z lekkim rozgoryczeniem. Niech ci będzie, Baltazar. Zajarzyłem, że jegomość, który mnie opatrzył, nie lubi, jak się tak na niego mówi. Ale dostrzegłem też, że mężczyźni spochmurnieli, kiedy Baltazar poruszył temat stryjka. Wracając do twojego wuja... Zdawali się lekko zakłopotani. Obaj milczeli jakiś czas, a ja szukałem w ich oczach odpowiedzi. Ponownie zabrał głos łowca z maską kruka. Twój wuj był łowcą. Nieraz polowaliśmy ramię w ramię na stworzenia, jakich nie potrafiłbyś sobie wyobrazić. Niestety, z ostatniego polowania wrócił na tarczy. Sztylet, który właśnie trzymasz w dłoni, należał do niego. Jego ciało według obyczaju spaliliśmy, a urna z jego prochami znajduje się w naszej siedzibie. Mężczyzna przestał mówić, dając mi czas na przemyślenie usłyszanych właśnie słów. Z oczu spłynęły mi łzy. Uświadomiłem sobie, że nigdy już nie odzyskam bliskiej mi osoby, którą pamiętałem przez pryzmat młodzieńczych lat. Mój umysł zalał jednocześnie żal i gniew. Poczułem, jak rodzi się we mnie pragnienie pomsty. Wrzask przeładowującego karabin łowcy wyrwał mnie z głębokiej beznadziei. O szajse, to coś zwykłym wampizdem nie było? Obróciliśmy się w stronę zwłok zabitej Lidii, które poczęły rzucać się w gwałtownych konwulsjach. Ciało wampirzycy wykręcało się w nienaturalny sposób, a jej skóra zaczęła gnić i zmieniać barwę. W krótkim czasie cała jej blada cera posiniała, upodabniając ją do topielca. Oczy o zielonych tęczówkach zastąpiła głęboka czerń, a kręcone włosy dziewczyny, którą spotkałem, przypominały teraz podmokłe i zczerniałe zielsko. Baltazar rzekł zrezygnowany, wyjmując z kabury pistolet. To lamia, szlak! Trzeba było ją od razu egzorcyzmować. Po tym, jak to powiedział, Baltazar zaczął mamrotać coś pod nosem, kierując broń przed siebie. Przeobrażona postać niezgrabnymi ruchami poczęła zbliżać się do naszej trójki. Drugi łowca zerwał się w stronę lasu, ciągnąc mnie za sobą. Poczułem, jak moje ranne ramię przebija kłująca boleść. Nie mogłem uwierzyć, że Kinai chciał zostawić towarzysza na pastwę tego stwora. Jednak ból nie pozwalał mi stawić oporu. Schowani za linią drzew, obserwowaliśmy potyczkę Baltazara z lamią. Kiedy zamierzyła się, by przeciąć go długimi i kościstymi pazurami, łowca wystrzelił w jej stronę z pistoletu. Pocisk przy zderzeniu z pędzącą lamią przeistoczył się w gęstą, zielonkawą chmurę. Kiedy zaczęła oganiać się od pyłu, Baltazar zaśmiał się maniakalnie, po czym wysunął z rękawa nóż, łudząco podobny do mojego.
Zakrył usta i nos, skracając dystans. Wyprowadził potem pchnięcie w brzuch maszkary, a trująca chmura zniknęła chwilę później. W momencie, gdy pazury wampirzycy miały dosięgnąć łowcę, ten jakby wyparował, by pojawić się kilka metrów dalej. Teraz nie miałem co do tego wątpliwości. Ciągnął się za nim zanikający cień. Kinai puścił mnie, przygotowując karabin do wystrzału. Wiedziony dziwnym niepokojem, spojrzałem na swój sztylet. Zamierzałem pomóc swojemu wybawicielowi, jednak dostrzegłem w orężu coś dziwnego, co wstrzymało moje działania. Przezroczysta do tej pory rękojeść wypełniła się ciemnym płynem. Nie miałem pojęcia, czym jest ta substancja. Mimo wszystko nie chciałem tracić czasu na dociekanie tego. Odrywając wzrok od ostrza, zerwałem się z miejsca. Ale strzelec z maską niedźwiedzia złapał mnie momentalnie za kołnierz, mówiąc: Szaleju się najadłeś, czy co? Siadaj na dupie, bo będziesz mu przeszkadzał. Znowu pociągnął mnie w tył za kołnierz kurtki i skoncentrował się na obserwacji przez lunetę. Skazany na bezczynność, patrzyłem, jak Baltazar samotnie walczy ze szkaradą. Ruchy przeobrażającej się wampirzycy charakteryzowała dzikość i nieład. Mężczyzna starał się ich unikać. Udawało mu się to, ale z czasem przestał wyprzedzać monstrum o przysłowiowy krok. Stwór z chwili na chwilę coraz bardziej zmieniał swoją aparycję. Jego ramiona zaczęły się przemieniać w coś w rodzaju nietoperzych skrzydeł, a z dolnego odcinka kręgosłupa zaczął wyrastać mu ogon, do złudzenia przypominający syreni. Następnie z czoła poczwary wyrosły wąskie czułki, a jej łeb już zupełnie przestał przypominać ludzką głowę. Słabo uformowane skrzydła pozwalały potworowi tylko na krótkie wzloty. Podczas pojedynku z dzikim wynaturzeniem Balti oberwał kilkukrotnie, ale twardo trzymał się na nogach. Stało się to głównie za sprawą umiejętnego ataku bestii z powietrza. W pewnym momencie dało się usłyszeć, że Kinai szepcze coś pod nosem. Z tego, co mówił, nie rozumiałem zupełnie nic, aczkolwiek język, którym się posługiwał, mógł być łaciną. Brzmiało to na doniosłą i mroczną inkantację. Uniosłem w zdziwieniu brwi, kiedy nad miejscem potyczki zawisł czarny, opleciony dymem dzwon. Chwilę wisiał w bezruchu, a ja zastanawiałem się, co to takiego może być. Trochę minęło od momentu, jak się pojawił, i przez cały ten czas Baltazar próbował zwiększyć dystans dzielący go od potwora. Kiedy nadarzyła się idealna sposobność ku temu, Balti wystrzelił w stronę mrocznego dzwonu z pistoletu. Trafienie przedziwnego widziadła wprawiło go w kołysanie. Bicie cienistego dzwonu nie było wcale głośne, lecz dla potwora musiało być wręcz obezwładniające. Wzlatująca właśnie lamia opadła na ziemię, miotając się w amoku. Coś innego zajęło uwagę istoty, a łowca zyskał czas na chwilkę oddechu i kolejne działania. Stwór bowiem co rusz łapał się za głowę, chcąc złagodzić swe męki. Baltazar w tym czasie rzucił butelką pełną nieznanej mi cieczy w ogarnięte szałem monstrum. Kiedy butelka roztrzaskała się o ciało, a ciecz rozprysnęła się po skórze, snajper przestał szemrać i pociągnął za spust. Karabin wypluł pocisk, a strzelec wypuścił broń z rąk. Mknący meteoryt, którym stała się wystrzelona kula, dopadł zdezorientowaną lamię. W ciągu milisekund pochłonęły ją płomienie. Ogniste jęzory trawiły ją bezlitośnie i topiły jej sino-niebieskie cielsko, na co szkaradna istota nie była w stanie nic poradzić. W ostatnim odruchu bestia wyciągnęła szpony w kierunku Baltazara, który chował oręż pod klapą wierzchniego okrycia. Ścierwo w końcu padło bezsilnie.
Łowca wyciągnął wtedy przed siebie dłonie. Żar topiący ciało wampirzycy zmienił natychmiast swoją barwę na kolor niebieskawy, a z ogniska zaczęły dobiegać odgłosy grzmotów. Baltazar ani drgnął, nieustraszenie trwał w tej pozycji. Za to towarzyszący mi myśliwy rozglądał się uważnie, obserwując otoczenie. Sięgnął ostrożnie po karabin i nałożył na lufę tłumik. Nie tracił przy tym baczenia na teren wokół Baltazara. Powoli i bezszelestnie przeładował magazynek, by w pewnym momencie przyłożyć kolbę karabinu do ramienia. Chyba zauważył lęk na mojej twarzy, ponieważ odezwał się szeptem: zluzuj, młody, ja go tylko osłaniam. Ktoś w końcu. Trzask łamanej gałęzi przerwał to, co chciał mi przekazać. Mężczyzna parsknął śmiechem, po czym skierował lufę karabinu na ścianę lasu, skąd dobiegł trzask. Nie czekaliśmy długo. Nieopodal ścieżki spostrzegliśmy kogoś podkradającego się do Baltazara. Snajper spokojnie wycelował w cel i wystrzelił. Lekko wygłuszony odgłos wystrzału rozbiegł się po okolicy. Wkrótce po tym trafiony obiekt padł na ziemię, nie wiedząc nawet, co go zabiło. Usłyszałem, jak łowca zachichotał cicho. Kto następny do odstrzału? Pociągnął następnie za czterotaktowy rygiel karabinu. Z komory zamka wyskoczyła dymiąca się łuska po naboju. Kinai płynnym ruchem ręki załadował karabin, szturchnął mnie i nakazał iść za nim. Posłusznie poszedłem w kierunku zestrzelonego człowieka, który ewidentnie czyhał na życie Baltiego. Zanim jednak się do niego zbliżyliśmy, przystawaliśmy co moment, nasłuchując dźwięków otoczenia. Kiedy już do niego dotarliśmy, Kinai wpierw przeszukał zwłoki. Zauważyłem, że znalazł coś ciekawego przy dziwnie ubranym umrzyku. Schował to do kieszeni tak szybko, że nawet nie zdążyłem się temu przyjrzeć. Tym, co zainteresowało mnie najbardziej, był srebrny krzyż wiszący na szyi denata. Strzelec, ogołacając umarlaka z kosztowności, skwitował szyderczo jego marny koniec. Ha! Widocznie Boża opatrzność mu dzisiaj nie pomogła. Powiedziawszy to, odkręcił małą buteleczkę i wylał połowę jej zawartości na zwłoki. Silnie cuchnąca ciecz wdzierała mi się przez nos i usta, dokuczliwie je drażniąc. W następnej kolejności przeciągnął zapałkę od raskę i rzucił na martwego łowcę. Umrzyka nieśpiesznie zaczął pochłaniać ogień. Stałem tak przez chwilę, patrząc się w panoszący po umarlaku ogień, do czasu, gdy Kinai pociągnął mnie za ramię. Powoli odwróciłem się od trupa, widząc Baltazara. Ten stał przy spalonym truchle i machał ręką w naszą stronę. Mamy to. Zjeżdżajmy stąd. Odezwał się półgłosem Kinai. Zerwaliśmy się do biegu, a stojący przy tamie samochód był naszą metą. Starałem się ze wszystkich sił nie zostawać w tyle. Chyba tylko Bóg wiedział, ilu takich jak oni mogło czaić się w pobliżu. Przez cały ten czas odczuwałem rosnący poziom adrenaliny. Na domiar wszystkiego powoli zaczynałem orientować się w wydarzeniach, które miały miejsce. To oni byli odpowiedzialni za wysłanie paczki z dziennikiem zaginionego wujka Przemysława. Na dodatek musieli być jego bliskimi znajomymi, skoro Baltazar mówił o nim z niemałym szacunkiem w głosie. Niedużo czasu minęło, a dotarliśmy do parkingu przy tamie. W biegu otworzyłem drzwi pojazdu pilotem i parę sekund później znaleźliśmy się w środku. Długo się nie namyślałem. Odpaliłem silnik i wdepnąłem pedał gazu do oporu. Lancer ruszył z piskiem opon. Poczułem się wnet, jakbym był kierowcą rajdowym z prawdziwego zdarzenia. Prosta droga przez tamę zalewu zdawała się dla mojej bryki tylko pasem startowym. Kiedy wyjechałem z podporządkowanej,
usłyszałem metaliczny brzdęk i trzask czegoś plastikowego. Poczułem, jak przez moje ciało przebiegł dreszcz. Za radą łowców nie oglądałem się jednak za siebie. Trzymałem głowę nisko i skupiłem się na jeździe. Pędziłem w nakazanym przez nich kierunku, nie bacząc na ból ramienia ani ograniczenia prędkości. Przystanęliśmy na noc w jednym z hoteli oddalonych od miejsca polowania. Z tego swojego roztrzepania nawet nie zainteresowałem się nazwą tego obskurnego miejsca. Zaparkowałem furę i oderwałem ręce od kierownicy. Dłonie drgały tak, że nikt nie wróżyłby mi przyszłości jako chirurg. Na szczęście zdążyłem się ogarnąć, nim łowcy schowali swoje wierzchnie okrycia, maski oraz broń do bagażnika. W międzyczasie, jak Kinai owijał swój karabin w kurtkę, obejrzałem tył samochodu. Fragment zderzaka i tylna lampa okazała się uszkodzona. Zasmuciło mnie to. Nie wiedziałem w końcu, ile wyniesie mnie naprawa. Kiedy już pozbyli się podejrzanych przedmiotów, wspólnie udaliśmy się w kierunku noclegowni. Od momentu wyjścia z auta pokładałem wiarę w uzyskanie odpowiedzi na rosnący stos pytań. Nadal nie znałem okoliczności śmierci wujka. W dodatku ich świat w jakiś magiczny sposób przyciągał moje zainteresowanie. Chciałem dowiedzieć się więcej na temat tego, czym parał się mój stryj. Kierując się do naszego noclegu, Balti rzucił w moją stronę, rozglądając się na boki. Młody, muszę powiedzieć, że szybko nie jeździsz. Zdziwiłem się, słysząc to stwierdzenie z jego ust i zapewne mimowolnie pokazałem skwaszoną minę. Łowca, napawając się widokiem mojego grymasu, dodał po chwili z uśmiechem: ty nisko latasz. Również się uśmiechnąłem w momencie, gdy przechodziliśmy przez próg przybytku. Weszliśmy w ciszy do recepcji, nie zauważając pracownika hotelu. Pojawił się on dopiero po kilku minutach oczekiwania. Baltazar i Kinai zaczęli załatwiać sprawy związane z naszym zakwaterowaniem, ja natomiast sprawdzałem powiadomienia na swoim smartfonie. Oczywistym był fakt, że jak zwykle chodziłem z wyciszonymi dźwiękami. Powiadomień nie było dużo. Kilka nieodebranych wiadomości i połączeń od koleżanki. Nie zdążyłem jej nawet odpisać, a Baltazar pchnął mnie lekko w kierunku pokoju. Spojrzałem na niego z prawdopodobnym wyrazem zdziwienia. Przyjrzałem się mu dokładniej, bo wcześniej nie miałem na to czasu. Twarz brunatno-włosego łowcy pozbawiona była jakiegokolwiek zarostu. Pod jego garbatym nosem tkwiły wąskie i zwarte ze sobą wargi. Nie wyrażały one żadnego wyrazu, ale za to oczy próbowały jakby coś we mnie znaleźć. Bóg chyba tylko wiedział, ile tak staliśmy, badając się wzrokiem, ale będący z przodu Kinai zauważył, że nikt za nami nie idzie. Przerwał ciszę, odwracając się w naszą stronę. Łowca z jasnym jeżem na głowie wlepił w nas swoje błękitne tęczówki, a poza, jaką przybrał, przypominała ikoniczną scenę z Vincentem w Pulp Fiction. Ogrodzone wąsem i brudko usta mężczyzny rozwarły się niczym podwoje zamku. Co jest? Przysnęło się wam na stojąco? W odpowiedzi na zaczepkę Kinaja bezsłownie poszliśmy w jego stronę. Kilka chwil później znaleźliśmy się w wyznaczonym pokoju, gdzie łowcy bachnęli ciężko na łóżka. Balti włożył do ust papierosa, zwolna odpalając go metalową zapalniczką, po czym po prostu skrzyżował ręce na piersi i przymknął oczy. Ja z kolei usiadłem na krawędzi hotelowej pryczy. Nie potrafiłem znieść tej ciszy, która aż dzwoniła mi w uszach. W końcu moja cierpliwość się skończyła, a ja zapytałem: czy moglibyście opowiedzieć mi o was, łowcach? W moim gardle jest sucho jak na pustyni. Pozwól, że mi zrobić herbaty, zanim zaczniemy. Odparł Kinai z teatralnym zrezygnowaniem, wstając ociężale z łóżka. Baltazar nie uczestniczył w rozmowie.
drzemał, a jego zamknięte oczy sprawiały wrażenie, że zdążył już popaść w bardzo głęboki sen. Przytomny łowca wstawił wodę i wrzucając torebki z herbatą do kubków, zaczął mówić. Najlepiej zacznę od samego początku. Społeczność łowców dzieli się na różne bractwa. Tak się składa, że zarówno twój wuj, jak i my byliśmy spod sztandaru biesów wiedźm. Oprócz nas są jeszcze inni, a przedstawiciela jednego klanu miałeś okazję dzisiaj zobaczyć. Co prawda martwego, ale lepszy taki niż z trofeum, które miało być twoje. Był to członek zakonu Srebrnego Krzyża i Białej Róży, ale my pieszczotliwie nazywamy ich kościelnymi. W dużym skrócie, łowcy z tego ugrupowania są ludźmi Boga, a wręcz jego fanatykami. Wojują wodą święconą, krzyżykiem i białym orężem. No, trzeba powiedzieć, że ich metody, choć dobre, nie zawsze się sprawdzają. Całe szczęście, że nie nadzieliśmy się dzisiaj na reprezentanta klanu Kłów i Noży. Niektórzy z tych skurczybyków potrafią przemieniać się w lykanów. Co roku kilku z nich mamy do odstrzału przez to, że niektórzy tracą nad sobą kontrolę. Przy kościelnych i tak wydają się porządni. Łowca przerwał swój monolog, zalewając kubki wrzątkiem. Zestawił je następnie na mały stolik pośrodku pokoju i ponownie zajął miejsce na swojej pryczy. Siedziałem w ciszy, spodziewając się, że powie coś jeszcze na temat myśliwych działających w ukryciu przed ludzkim wzrokiem. Nie myliłem się. Kinai po namyśle pociągnął temat. Gdy na polowaniu robi się zbyt gorąco lub pojawia się jakaś grubsza sztuka, do akcji wkracza żelazna góra. Oni się w tańcu nie certolą. Obstawiają kordonem całą okolicę i zaczynają polowanie zarówno jak na bestie, jak i na aktualnie polujących. Wysłannicy Żelaznej Góry nie tolerują innych grup na swoim terenie i strzelają do każdego, kto się nawinie. Zrobił pauzę na łyk herbaty. Sam nie dałbym rady wypić takiego wrzątku, więc dziwiłem się, że nawet się przy tym nie poparzył. Po wypiciu łyka łowca wznowił swój monolog. No cóż, zostaliśmy jeszcze my, biesy wiedźm. Korzenie naszego bractwa sięgają XIX-wiecznej Luizjany, a jego obecność w naszym kraju zawdzięczamy występowaniu monstrów spaczonych przez dziwny rodzaj klątwy. Jest nią właśnie Wiedźmi Mur. Pewnie spytasz, dlaczego bractwo przyjęło taką nazwę? No dlatego, że sami wykorzystujemy klątwę do walki z potworami. Nikt oprócz nas nie potrafi trwale odesłać przeklętych bestii w zaświaty. Można je zabijać, ale one tak czy siak wracają bez przeprowadzenia egzorcyzmu. Przykładem takiej istoty jest gwiazda dzisiejszego wieczoru. Lamia. Potwór ten nie rozsiewa wampiryzmu, a tradycyjne metody na wykrycie i zabicie tych stworzeń tracą swą siłę. Twój wujek, na którego wołaliśmy Charon, odegnał ich całkiem sporo, nieraz ratując nam przy tym skórę. Kinai wczuł się w podniosłą atmosferę chwili, a Baltazar nie robił sobie z tego nic, błądząc nadal po krainie snu. Zastanawiała mnie jedna rzecz na temat łowców, o którą nie omieszkałem spytać. A co z Polskim Związkiem Łowieckim? Na to pytanie nieoczekiwanie odpowiedział Baltazar. Okazało się, że nie spał tak głęboko, jak mi się wydawało. PZL to pijacy, złodzieje i łajzy. Upojeni alkoholem prędzej sami stają się zwierzyną niż cokolwiek upolują. No, co by tu o nich nie mówić, też można znaleźć tam łowców, którzy znają się na rzeczy. Choćby ci, których nazywają wilkiem i zającem. Ponoć załatwili parkę dzikich lykanów w ciągu jednej nocy. Niestety jeden z dwójki myśliwych zaginął bez śladu krótko po tym. Zaintrygował mnie wątek dwójki łowców, jak i sama reakcja Baltiego na moje pytanie.
Brzmiało to z jego ust, jakby temat PZL był dla niego drażliwy. Co też mogło go tak sfrustrować? Zanim wysnułem jakąkolwiek teorię, moje myśli bardzo szybko odbiegły w stronę wujka. Co jego zmotywowało do tak niebezpiecznego życia i zniknięcia na tak długi czas? Choć myślałem długo, to nie mogłem tego uzasadnić. Wraz z Kinajem piliśmy herbatę. Baltazar upił tylko skromnego łyka, po czym wstał i podszedł do drzwi prowadzących do głównego korytarza. Zaczął później przesuwać palcem po powierzchni drzwi. Wzory, które czynił palcem, nie mówiły mi zupełnie nic. Drugi łowca spojrzał tylko przez moment w jego stronę, ale nie skomentował tego w żaden sposób. Ja z kolei po wyczerpującym wykładzie miałem już dość wiedzy na ten dzień. Na dziś dość. Uzmysłowiłem sobie, gdzieś pod kostną strukturą czaszki. Wszyscy musieliśmy odczuć przygnębiającą atmosferę, gdyż żaden z nas nie odezwał się przez naprawdę długi czas. Baltazar przejął inicjatywę nad kierowaniem grupą. Dobra, kimnijmy się. Jutro pójdziemy po nagrodę i pomyślimy, co dalej. Nie śmieliśmy się z nim kłócić, ponieważ adrenalina wzbudzona przez niecodzienne doświadczenia zdążyła już całkowicie zaniknąć. Po kiepskiej drzemce w aucie z radością zawinąłem się w ciepłą kołdrę. Niestety, doskwierający mi ból ramienia nie pozwalał łatwo zasnąć tego dnia. Ale w końcu po prostu odpłynąłem. O świcie obudził mnie codzienny budzik na uczelniane zajęcia. Melodia, jaką wybrałem, wyrwała mnie z sennego spotkania z koleżanką ze studiów. Gwałtownie złapałem dłonią telefon w celu wyłączenia alarmu. Kiedy to zrobiłem, dostrzegłem stojącego nade mną Baltazara. No, jesteś szybszy niż nasz śpioch Kinai. Właśnie miałem cię budzić. Wstałem bez zbędnego przeciągania struny i udałem się do mojej łazienki. Obmycie twarzy zimną wodą miało zbawienny wpływ na ciężkie poranki. Musiałem odczynić mój mały rytuał, aby przyspieszyć dojście do siebie po nocy w nie swoim łóżku. Moje zaschnięte gardło domagało się czegoś, co mogłoby je nawilżyć. Przechodząc obok aneksu kuchennego, wstawiłem przy okazji wodę w czajniku. Po omacku trafiłem jakimś cudem do łazienki. Orzeźwienie, jakie niosła zimna woda, którą obmywałem twarz, rozjaśniła mi umysł. Spojrzałem beznamiętnie wzrokiem na gotującą się w przezroczystym czajniku ciecz. W tym samym czasie układałem sobie w myślach wszystko, co się wydarzyło minionego dnia. Miałem wrażenie, jakbym był na niezłym haju. Rana zakryta bandażem okrutnie przypomniała, że to, co przeżyłem, zdarzyło się naprawdę. Z moich rozmyślań wynikło postanowienie, żeby póki co trzymać się łowców i nie odstępować ich na krok. Chciałem spotkać się z wujkiem, nawet jeśli ten był już po drugiej stronie. Nadal nie wiem, kto lub co go zabiło. Frustracja wynikająca z tej świadomości aż kipiła z głębi mojej duszy. Zalałem wnętrze filiżanki ze wsypaną do środka kawą i wróciłem do głównego pokoju. Tam zastałem Baltiego, stojącego nad łóżkiem śpiącego Kinaja. Wyglądało to trochę jak scena z Władcy Pierścieni, gdzie Nazgule z zamiarem zabójstwa stały nad łóżkami. Drugi łowca spał w najlepsze, do czasu, gdy Baltazar przemówił poważnym głosem. Wstawaj, kurwa, samuraju! Mamy trofeum do oddania. O, Balti, dajże jeszcze pospać. 5 minut cię nie zbawi. Łowca obrócił się w stronę okna, zbywając Baltiego pomrukiem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co Baltazar planował zrobić. Opierałem się o ścianę pokoju, gdy mężczyzna podszedł powoli do zasłoniętych żaluzji. Nawet nie starał się podkradać. Swoje kroki stawiał twardo, ale za to powoli.
gdy zaszeleścił koralikową linką rolet, drzemiący Kinai zerwał się z łóżka i spojrzał gniewnie na kompana. Balti wciąż stał przy oknie, nie dostrzegając nic podejrzanego. Ja jednak zauważyłem w obudzonym myśliwym coś, co pobudziło mnie o wiele bardziej niż kawa. Rozszerzone źrenice oczu Kinaja całkowicie przysłaniały tęczówki i znaczną powierzchnię twardówki. Jak to było w ogóle możliwe, że prawie nie było widać białek w jego oczach? Warknął na drucha gniewnie, niczym zwierzę w potrzasku. Tylko spróbuj! W jego głosie usłyszałem coś dziwnego. Cichy, zwierzęcy warkot, nie wyrastający poza jego tonację. Baltazar oddalił dłoń od żaluzji, ale uśmiech na jego twarzy nawet na chwilę nie zniknął ani się nie pomniejszył. Moją uwagę o wiele bardziej przyciągało zjawisko oczu łowcy. Przerażający efekt utrzymywał się jeszcze przez kilka minut, ale nie przeszkodziło mu to w porannym śniadaniu i wypiciu kawy. Wydawał się nieświadomy tego, co stało się z jego oczami. Popijałem gotową już kawę, opierając się o ścianę pomieszczenia, kiedy Baltazar podszedł do mnie bliżej. Niedługo potem podał mi zawiniątko z czarnej tkaniny. Spojrzałem na jego twarz, jakby podświadomie szukając na niej przyzwolenia. Łowca zachęcił mnie do przyjęcia podarunku skinieniem głowy, więc odebrałem go i z dozą ostrożności rozpakowałem. Pod warstwą materiałowej chusty skrywał się futerał pasujący do otrzymanego wcześniej sztyletu. Wyposażony był w dwa zapinane pasy. Cały system przypominał kabury, jakie nosili tajniacy i agenci z filmów akcji. Polecił mi następnie ją przymierzyć. Założyłem więc specjalną uprząż według instrukcji, jaką otrzymałem od łowcy. Dużym plusem, który zauważyłem od razu, był fakt, że sztylet całkowicie przykrywała klapa kurtki. Kiedy tak przyglądałem się prezentowi, Kinai odezwał się do nas radosnym tonem, którego nie spodziewałem się po dzisiejszej pobudce. No, chłopaki, ubierajcie kurtałki i lecimy po nagrodę. Odrzekł, stojąc w rozkroku tuż przy drzwiach wyjściowych. Spoglądając na niego, zauważyłem, że był już w cywilnym ubraniu. O dziwo, wstał z nas najpóźniej, a przysposobił się do pracy najszybciej. Nie minął kwadrans, a znaleźliśmy się we wnętrzu mojej bryki. Zapewnili mnie, że pokierują mnie do miejsca spotkania z pośrednikiem, któremu mieli zdać pozostałości po przepędzonym bycie. Dali mi do zrozumienia, że oddadzą mi zapaliwo i zrzucą się na naprawę bryki, więc nie protestowałem. Zdążyłem zauważyć te pozostałości polami, zanim mężczyzna owinął szczątki czarną materiałową chustą. Po przeprowadzonym minionej nocy egzorcyzmie Baltazara pozostał jedynie górny fragment szczęki z dwoma dłuższymi i symetrycznie rozstawionymi kłami. Łowcy musieli być rozeznani w tym terenie, czego domyśliłem się po pewności, z jaką mnie kierowali. Często ściągałem naszą rozmowę na inne tory, żeby nie było tak ponuro. Odrzekłem pytająco. Od jak dawna polujecie na potwory? Zostałem łowcą mając 16 lat. A od pamiętnego dnia wstąpienia do bractwa minęło już drugie tyle. Uważnie obserwowałem twarz Baltazara i zauważyłem na niej przebłysk smutku. Krótkotrwałą ciszę wypełnił za to drugi łowca. Ja poluję o wiele krócej, był aż 4 lata. Do bractwa zaciągnąłem się w wieku 19 lat za sprawą ciekawości wobec słowiańskiej mitologii dziwnego zdarzenia, którego sam do końca nie rozumiem. Jeden milczek, a drugi gaduła. Zajebisty z nich duet. Przyznałem im w myślach. Z głośników cicho płynęły melodie z płyty podarowanej mi przez ojca. Kinai, siedzący po prawej, z pasją bujał głową w ich takt. Musiałem przypadkowo trafić w jego gust muzyczny. Rzuciłem wzrokiem na lusterko wsteczne, widząc drugiego pasażera. Z tego, co zauważyłem, wyraz twarzy Baltazara wskazywał na jego wewnętrzną walkę z emocjami oraz przygnębiającymi myślami.
Drugi łowca nadal bez słowa wbijał wzrok w okno, gdy mnie i Kinaya pochłonęła muzyka. Kiedy zaparkowałem, ruszyłem za łowcami. Od momentu wyjścia z auta Baltazar nieco się ożywił. Po krótkim spacerze, pełnym niezobowiązujących rozmów, dotarliśmy do teatru przy rzece. Szybko zdałem sobie sprawę, że byłem zaznajomiony z tym miejscem. Przechodziłem tu przed tym wszystkim, co wydarzyło się nad zalewem. Wbiegliśmy truchtem po schodkach i przeszliśmy przez próg teatru. Kiedy znaleźliśmy się w jego wnętrzu, zasiedliśmy w pomieszczeniu, będącym czymś w rodzaju poczekalni. Baltazar siedział w rozkroku, trzymając skrzyżowane ręce na piersi. Rozglądał się przy tym po pomieszczeniu i przechodniach nieobecnym wzrokiem. Kinai okazał się w tamtej chwili o wiele bardziej wyluzowany od swojego kompana. Dłużące się oczekiwanie na pośrednika sprzyjało naszej pogawędce. Rozmawiałem z nim na rozmaite tematy. Po kilku minutach okazało się nawet, że łowca miał podobne zdanie na wiele kwestii co i ja. Na różnicę między naszymi poglądami przymykaliśmy oko. Zamilkliśmy dopiero wtedy, kiedy ktoś stanął przed naszą trójką. Dzień dobry, panowie. Bilety stawiam i na spektakl was zapraszam. Na te słowa Baltazar wstał, jakby za sprawą czaru, i poszedł bez słowa za szykownie ubranym jegomościem. My również poszliśmy za elegancikiem w czarnym garniaku. Minutę później siedzieliśmy już na wyznaczonych miejscach. Przed nami rozpoczął się spektakl pod intrygującym tytułem Kolacja dla głupca. Przez bliżej nieokreślony czas żaden z naszej czwórki nie śmiał wypowiedzieć słowa. Oglądaliśmy sztukę wraz z resztą widowni. Gdy aktor grający tytułowego głupca zaczął zdobywać sympatię widzów, a tłum zaczął się śmiać, elegant podjął rozmowę z Baltazarem. Miałem pecha, że siedziałem najdalej od dyskutujących. Nie słyszałem, o czym dokładnie mówili, ale odniosłem wrażenie, jakby się przemawiali. Wreszcie łowca pokazał rozmówcy pozostałość po pokonanym stworze, a przypuszczalny kontrahent obejrzał przedmiot dokładnie. Kinai wykazywał się podzielnością uwagi. Nasłuchiwał rozmowy, nie tracąc oczu teatralnej sceny. Miałem nadzieję, że opowie mi o wszystkim, jak już stąd wyjdziemy. Nie wiedząc, co począć, po prostu śledziłem cały bieg teatralnego przedstawienia. Łatwo przyszło mi skupienie się na komedii. Coraz bardziej przejmując się oglądaną sztuką, nie zorientowałem się, że dyskutant Baltazara jakby zapadł się pod ziemię. Żartobliwy łowca siedzący obok szturchnął mnie, dając sygnał do cichego opuszczenia sali. Muszę przyznać, że wciągnęła mnie odgrywana przez aktorów komedia. Niechętnie wstałem z krzesła, aby opuścić salę. Obawiałem się, że wpadłem w wir wydarzeń, które pokażą mi za niedługo ciemniejszą stronę naszej rzeczywistości.